Odczytany fragment z Ewangelii świętego Mateusza niesie jedno zasadnicze przesłanie. Należy odrzucić bierność i lęk. Nie wolno zachowywać się na wzór sługi, który otrzymawszy talent, ukrył go w ziemi. Za brak odwagi i zaniechanie starań, aby pomnożyć powierzone mu dobro, został nazwany sługą złym, gnuśnym i nieużytecznym. W obronie najwyższych wartości należy podejmować maksymalne ryzyko. Polacy nie tylko przyjęli ewangeliczne przesłanie, ale wielokrotnie wprowadzali je w czyn. Podejmowali ryzyko utraty zdrowia i życia, angażując się w obronę wartości wypisanych na wojskowych sztandarach: Bóg, honor, ojczyzna. Stawali w obronie wiary, ojczystej mowy i narodowych zwyczajów wbrew zakazom zaborców. Bronili swojego honoru i przekonań za cenę więzień, tortur i prześladowań. Przelewali krew w czasie wielu powstań i wojen oraz składali swoje życie na ołtarzu wolności ojczyzny. Zapewne wielu naszych rodaków, żołnierzy, powstańców i partyzantów w godzinie spotkania z Bogiem usłyszało te słowa zapraszające: sługo dobry i wierny, wejdź do radości Twojego Pana. Drodzy weterani i kombatanci walk o niepodległość, siostry i bracia, w tym roku mija 79 lat od pamiętnego września 1939 roku, kiedy polski żołnierz jako jedyny w Europie postawił tamę niemieckiemu i sowieckiemu barbarzyństwu. Nie zaraziliśmy się duchem Monachium. Nie poszliśmy na kompromis ze złem. Na froncie zachodnim i wschodnim poległy tysiące polskich żołnierzy. Wielu polskich żołnierzy zostało rannych i zabranych do niewoli. Ginęła także ludność cywilna. Polska poniosła ogromne straty materialne. Niezależnie od zmieniających się okoliczności, dwie daty, 1 i 17 września 1939 roku, nigdy nie powinny być rozdzielane. Łączy je pamięć o agresji na Polskę hitlerowskich Niemiec i sowieckiej Rosji. Liczące zaledwie 20 lat, odrodzone państwo polskie po 123 latach niewoli znów miało być wymazane z mapy Europy. Tak zdecydowali zachłanni i agresywni sąsiedzi ze wschodu i zachodu. Tak zadecydowali przywódcy dwóch totalitarnych systemów. Hitler tak pisał: nowa Rzesza musi wstąpić znowu na drogi dawnych rycerzy krzyżackich, aby mieczem niemieckim zapewnić skiby niemieckiemu pługowi, a narodowi chleb codzienny. Wtórował mu Himmler: od 30 do 40 milionów Słowian, którzy zamieszkują tereny przewidziane pod niemiecką kolonizację, zostanie przesiedlonych na Syberię bądź eksterminowanych. Grupa pozostałych 14 milionów, której się nie przeniesie, zostanie pod surowym, konsekwentnym i sprawiedliwym kierownictwem narodu niemieckiego powołana do pracy przy jego nieśmiertelnych dziełach kultury oraz budowlach. Podobne plany snuł Stalin, który nie tylko chciał powiększyć terytorium swojego państwa, ale także ostatecznie rozwiązać sprawę polską, czego najwymowniejszym potwierdzeniem były wypędzenia
a szczególnie mord katyński. Tysiące naszych rodaków zapełniły więzienia, a setki tysięcy zostało deportowanych w głąb Rosji, na Syberię i bezkresne stepy Kazachstanu. Ostry klimat, głód i choroby oraz mordercza praca były powodem powolnej śmierci setek tysięcy Polaków. Drodzy kombatanci i weterani, siostry i bracia, przypomnienie dramatycznych wydarzeń z okresu II wojny światowej oraz pamięć i modlitwa za poległych i pomordowanych są naszym podstawowym obowiązkiem. Są też potrzebą serca, ale to nie wystarczy. Należy otoczyć troską mogiły poległych i zmarłych uczestników walk o wolność. Rozsiane w Polsce i na terenie wielu krajów świata są one świadectwem walki za wolność naszą i waszą. Godne pochwały są starania lokalnych społeczności i stowarzyszeń, które konsekwentnie poszukują poległych obrońców z września 1939 roku oraz czasu wojny i przenoszą ich doczesne szczątki na miejscowe parafialne cmentarze. W wielu przypadkach trzeba także zadbać o godne złożenie do grobu doczesnych szczątków tych, którzy walczyli o wolność w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie, a po powrocie do kraju zostali uwięzieni i skrycie zamordowani. Podobny los spotkał wielu żołnierzy września, Armii Krajowej i antykomunistycznego podziemia. Wspomnę tylko, że w czerwcu bieżącego roku z należną oprawą liturgiczną i wojskowymi honorami pożegnaliśmy 9 polskich marynarzy, bohaterskich obrońców Helu i Oksywia, którzy po zakończeniu II wojny światowej opuścili niemieckie oflagi i wrócili do ojczyzny po to, aby odbudować potęgę polskiej marynarki wojennej. Niestety nie trwało to długo, wszak na przełomie lat 40. i 50. w okresie stalinowskiego terroru zostali zamordowani. Dzisiejsze spotkanie z żyjącymi uczestnikami II wojny światowej, drodzy bracia i drogie siostry, jest okazją, aby ucałować wasze stopy, które przyniosły nam wolność. Pragniemy także ucałować wasze ręce, utrudzone najpierw walką, a później pracą o życie godne, o rozwój naszego kraju. To dzięki waszemu poświęceniu żyjemy dziś w wolnej Polsce i wiele narodów Europy doznaje pokoju i dobrobytu. Razem z wami, z tego świętego miejsca, pragniemy skierować apel do naszych rodaków i wszystkich ludzi dobrej woli na całym świecie. Nigdy nie wolno milczeć i pozostać biernym w obliczu narastającej agresji, podziałów i waśni. Trzeba rozbroić ludzkie serca od nienawiści, chęci odwetu i zemsty. Żeby głosić kłamstwo i siać nienawiść, potrzeba całego systemu. Żeby głosić prawdę i ukazywać drogi pojednania, wystarczy jeden człowiek, ty i ja. Potrzeba większej odpowiedzialności za każde wypowiadane słowo, które może zranić, podzielić, a nawet stać się impulsem do przemocy i popełnienia zbrodni. Nienawiścią nie obronimy pokoju na świecie. Nie obronimy też naszej ojczyzny,
przestrzegał wielki prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński. I radził: brońmy jej miłością, szukając pomiędzy sobą dróg dialogu i porozumienia. Polacy już dosyć byli oskarżani, poniewierani i bici przez najeźdźców. Nie możemy ich w tym naśladować. Pamiętajmy, że Holokaust, Katyń, zagłada Warszawy i wszystkie największe zbrodnie II wojny światowej zaczęły się od złych słów, od zniesławienia, od języka sączącego nienawiść i pogardę wobec innych. Słowa kreują świat. One wyprzedzają czyny. Bracia i siostry, musimy nauczyć się żyć jak bracia, aby już nigdy nie powtórzyło się szaleństwo II wojny światowej. Niech nam Bóg błogosławi, abyśmy byli siewcami pojednania, zgody i pokoju.